kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 42. Maryja, naszą królową. Drogie dzieci, czy przypominacie sobie, że kiedy Pan Jezus był na krzyżu, dał Maryi Jana apostoła jako jej syna, a Maryja dał Janowi jako matkę? Otóż Pan Jezus nie chciał zostawić Najświętszej Maryi Panny samej na świecie, kiedy On sam umrze, a po zmartwychwstaniu wstąpi do nieba. Jednocześnie, kiedy dał ją świętemu Janowi za matkę, dał ją także nam, aby Maryja była i naszą mamą, naszą mamusią. Powinniśmy często pamiętać o Matce Bożej, która stała pod krzyżem, płacząc z powodu naszych grzechów. Czy wiecie, w jaki sposób możemy pocieszyć naszą niebieską mamę, jak otrzeć jej łzy? Poprzez częstą modlitwę do niej. Po śmierci Pana Jezusa Najświętsza Maryja Panna zamieszkała w domu świętego Jana, który przyjął ją i opiekował się nią jak swoją własną matką, aż do końca jej życia na ziemi. Ona także opiekowała się świętym Janem i wszystkimi apostołami, pierwszym papieżem, pierwszymi biskupami i kapłanami Kościoła katolickiego, a także wszystkimi pierwszymi chrześcijanami. Matka Boża modliła się za nich i pomagała im, aby stali się świętymi. Każdy z nich był jej dzieckiem, a ona tak bardzo ich kochała. Maryja myślała o Panu Jezusie cały czas, chociaż nie mogła Go już widzieć swoimi oczyma, ponieważ wstąpił do nieba, jednak przychodził On do jej serca w komunii świętej podczas mszy świętej. Maryja była z tego powodu bardzo szczęśliwa, mówiła w swoim sercu do Niego: tak bardzo pragnę być z Tobą w niebie. Pewnego dnia Matka Boża umarła. Umarła z tak wielkiej miłości do Pana Jezusa. Pan Jezus przyszedł po nią i zabrał zarówno jej duszę, jak i ciało prosto do nieba. Najświętsza Maryja Panna jest bardzo blisko Pana Jezusa w niebie, ponieważ ona jest Matką Bożą. Jest ona bardzo piękna, piękniejsza niż aniołowie i wszyscy święci. Pan Bóg włożył na jej głowę piękną koronę i uczynił ją królową nieba i ziemi. W niebie Maryja jest zawsze matką. Ona jest naszą najlepszą niebieską mamusią. Słucha naszych modlitw i pomaga nam być dobrymi. Pan Jezus jest naszym królem. Pan Jezus jest teraz w niebie i siedzi po prawicy Boga Ojca. On jest Chrystusem Królem. Pan Jezus jest Królem wszystkich aniołów i wszystkich świętych. Jakże oni są szczęśliwi, mając tak dobrego i wielkiego Króla. Wszyscy klękają przed Jego tronem, mówiąc: święty, 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 nasz Pan i nasz Bóg. Pan Jezus jest Królem wszystkich ludzi. My także powinniśmy klękać przed Nim i adorować Go, wołając: Panie Jezu, bądź Królem mojego serca, bądź Królem mojej rodziny, bądź Królem wszystkich ludzi. Kiedyś Pan Jezus, Chrystus Król, powróci na ziemię tak, jak to zapowiedzieli aniołowie apostołom w dniu wniebowstąpienia Pana Jezusa. A kiedy powróci? Nikt tego nie wie, nawet aniołowie. Być może będzie to już wkrótce lub w bardzo dalekiej przyszłości. Pan Jezus zstąpi z nieba na końcu świata, aby sądzić żywych i umarłych. Na Jego stopach i dłoniach zobaczymy ślady po gwoździach, a także Jego przebity włócznią bok. Jednak wtedy nikt już nie będzie mógł sprawić Mu bólu. Kiedy Pan Jezus powróci, powie do aniołów, aby zgromadzili przed Nim wszystkich ludzi. Do tych, którzy byli źli, powie: idźcie precz na wieki do piekła i jego diabłów. I ci będą musieli posłusznie to wykonać. Do tych zaś, którzy byli dobrzy, powie: wejdźcie
razem ze mną do nieba. Będą bardzo szczęśliwi, że mogą być posłuszni Panu Jezusowi, naszemu Królowi. O Panie Jezu, Ty jesteś mym Królem i Bogiem.